Cześć, witajcie. Dzisiaj Toyota GR86, zapraszam. A dlaczego dzisiaj Toyota GR86, to już Wam tłumaczę. Przyjechaliśmy tradycyjnie do firmy Toyota Auto Kamiński Konin. Często tu robimy recenzje różnych Toyot i Lexusów. I mieliśmy dostać inny samochód do recenzji, no ale pan, który był przed nami, ubłagał nas, że on weźmie jednak tamten samochód do recenzji, a my w takim razie możemy sobie wybrać inny. I tu na prośbę pracowników Toyota Auto Kamiński przeszliśmy na dział samochodów używanych. Spójrzcie, ile tu jest samochodów. 70 samochodów w ciągłej sprzedaży. I dostałem propozycję wykonania recenzji jednego z nich. Sam miałem sobie wybrać, który chcę zrobić. No jak myślicie, który wybrałem? Jest tu mnóstwo Toyot, mnóstwo samochodów innych marek, kilka Lexów, ale wybrałem GR86. A dlaczego GR86? Bo jest to samochód już unikatowy, niskoseryjnie produkowany, generalnie już nie występuje w salonach. Można znaleźć jeszcze kilka egzemplarzy w Polsce u dealerów, ale są to już samochody używane i jednym z nich jest właśnie ten egzemplarz. No i GR, Toyota umieszcza tu moje inicjały, GR Gasik Radosław. Dla mnie jest to mega samochód, dziękuję Toyota za umieszczenie tych inicjałów. Tak więc tak na marginesie dzisiejszej recenzji. Jeżeli ktoś jest zainteresowany pewnym samochodem, a to są wszystkie samochody pewne po przeglądach, wiele z nich jest objętych gwarancją, nie tylko Toyoty, jak widać są tutaj Jeepy, Mercedesy, Volvo, to można się tutaj z nimi skontaktować. 70 samochodów w ciągłej sprzedaży, mają również drugi plac w swoim oddziale we Wrocławiu. Tamtych samochodów we Wrocławiu jest jeszcze więcej niż tutaj. Każdy znajdzie coś dla siebie. I wracamy do recenzji. Piękny samochód, choć to taki niepozorny supersportowiec. Jeżeli tylko raz do niego wsiądziesz i się nim przejedziesz, to nie będziesz chciał z niego wysiadać. Toyota ma długą historię produkcji tego typu samochodów. Przedtem był GT86, przedtem wiele, wiele innych modeli podobnie oznaczanych. Gdzieś tam u mnie jego poprzednik jest na kanale, możecie sobie poszukać i obejrzeć. Aczkolwiek od razu powiem, że wrażenia z jazdy tym samochodem są wielokrotnie większe aniżeli jego poprzednikiem. Taki samochód jest od wielu miesięcy już niedostępny w salonach. Była to produkcja niskoseryjna i fani tego samochodu podobno stali w kolejkach, żeby go nabyć. Wcale im się zresztą nie dziwię, jeżdżą z nim dzisiaj, wiem o co chodzi. Ale tego typu samochody trafiają się jeszcze w salonach, podobnie jak ten. Możecie ten samochód spokojnie znaleźć w salonie z niewielkim przebiegiem. Jest to samochód wyprodukowany w roku 2023 z symbolicznym przebiegiem 3000 km, wersja Executive. Prezentowany egzemplarz jeździ na 18-kach, taki wzór Alufelg. W standardzie te samochody były na 17-kach. Ten ma ogumienie Michelin, a rozmiar to 215x40. Pod maską Boxer o pojemności 2,4 litra. Wiadomo, zaczerpnięty z Subaru. Ten samochód to mariaż Toyoty i Subaru. Moc 234 konie, maksymalny moment obrotowy 250 Nm, dostępny od 3700 obrotów na minutę. Pięknie to wszystko wygląda, układ przeciwsobny, wiadomo jak to w Boxerze. Całość ładnie upakowana, ładnie upchana. Nie lada gratka dla fanów motoryzacji. Dodam jeszcze, że jednostka napędowa ma podwójny układ wtryskowy, czyli wtryskiwacze od wtrysku pośredniego wielopunktowego i wtryskiwacze od wtrysku bezpośredniego. Niewielkich rozmiarów przestrzeń bagażowa, 226 litrów, otwór załadunkowy również niewielki, ale to trzeciorzędna sprawa w tym sportowcu. Dwie walizki wrzucisz, koła zapasowego brak, tylko zestaw naprawczy, taki tutaj organizer. Co ciekawe, tu są siłowniki w mechanizmie zamykania klapy bagażnika, a w mechanizmie podnoszenia maski był pręt. Fenomenalne kubły, każdy chciałby mieć takie w swoim samochodzie, którym jeździ na co dzień. Wykonane ze świetnych, fantastycznych materiałów, super podparcie boczne, kierownica skórzana, świetnie przeszyta. Z logo GR, czyli Gazu Racing, a na potrzeby tego filmiku często mówię, że to moje inicjały Gasik Radosław. Oczywiście żartuję, wiadomo, że GR to Gazu Racing. Miejsce pracy kierowcy skrojone na miarę każdego fana motoryzacji. Boczek drzwi wykonany z eleganckich materiałów. Całość ogólnie wykonana z dobrych bądź bardzo dobrych materiałów. Fajny zamszowy daszek elegancko zakrywa te cyfrowe zegary. Dosyć duży ekran multimediów, Android Auto i CarPlay na szczęście się znajduje. Tutaj to już nieco gorszy plastik, jest schowek, ale kogo by to interesowało w takim samochodzie? Wszystko to, co powinno być w tym samochodzie jest, fotele jak widać podgrzewane. Tutaj schowek, dwa uchwyty na kubki, kilka gniazd USB, gniazdo AUX. Wszystko jest mięciutkie, jak na Toyotę, jakość materiałów wyśmienita. Jeśli chodzi o ilość miejsca, to powiem tak, z przodu jest fajnie. Osoby rosłe, myślę, że nawet do 2 metrów powinny bez problemu się w tych mega wygodnych kubłach zmieścić. Prawą nogą minimalnie wadzę o tunel środkowy, czasami bardziej haczę gdzieś tutaj udem o ten ręczny pionowego startu, ale w samochodzie sportowym wiele kwestii trzeba wybaczyć. Tutaj jak widać dźwigienka tempomatu. Fotel wygodny, regulowany w kilku płaszczyznach. Natomiast jeśli chodzi o te miejsca z tyłu, to trudno ten samochód nawet nazwać samochodem 2 plus 2. Po prostu tam są dwa takie miejsca na dwie torby z zakupami i niech tak to pozostanie. Spróbuję się tam za chwilę wcisnąć, ale nie wróżę rewelacji, że tam będzie wygodnie. Przedni fotel odsunąłem maksymalnie do przodu, czyli kierowca nie bardzo ma gdzie siedzieć. A ja i tak nie mieszczę się z tyłu, także no, być może dwójka małych dzieci tu się zmieści. Jak wepniesz foteliki, to i tak nie będą wiedziały co zrobić z nogami. Także
No nie, jest to samochód generalnie dwuosobowy, a z tyłu dwie torby z zakupami. Zarówno zajmowanie miejsca, jak i wychodzenie z tylnego rzędu również do łatwych nie należy, ale powiem tak, no kto chce jeździć w takim samochodzie w tym miejscu? W tym samochodzie każdy chce być jego kierowcą i te tylne miejsca nie mają znaczenia i trzeba w tym miejscu Toyotę usprawiedliwić. Głośność pracy dmuchawy. Możecie sobie pomyśleć, że w takim samochodzie to jest bez sensu. Wiem, że to jest bez sensu, ale chcemy, żeby nasze recenzje były względnie powtarzalne, a więc jeżeli w każdej recenzji to pokazujemy, to w tej też. Pierwszy, drugi stopień, absolutnie nic nie słychać. Od trzeciego stopnia gdzieś tam delikatnie słyszalna praca dmuchawy. Zakres pracy 7-stopniowy i na 7 stopniu mega huragan i hałas, ale o to chodzi w każdym samochodzie. Przy maksymalnej prędkości pracy dmuchawy musi być huragan i musi być głośno. Zegary cyfrowe, ale takie przypominające sportowe Toyoty z przeszłości. Grafika fajna, mnóstwo informacji przekazują swojemu panu i władcy. Jak widzicie, chwilowe wykorzystanie mocy i momentu. Możemy sobie te informacje również zmieniać. Czasy okrążeń, jeżeli ktoś chce się ścigać na torze. Przeciążenia. Mnóstwo bajerów. Jeżeli sobie wybierzesz tryb track, za chwilę to zrobię. O, to grafika się zmienia. Widać, że kontrola trakcji wyłączona. Nieco inaczej przekazywane informacje. Całość robi świetne wrażenie. Multimedia nawet nieźle działają. Mam na myśli Toyotę, nie zawsze tak dobrze było. Mnóstwo kolejnych menu, fani gadżeciarstwa, kilka godzin mogą tutaj spędzić. To co ważne, aplikacje jak widać również są. I mały plusik za fizyczne pokrętła, na przykład do regulacji głośności. To jest mój pierwszy kontakt z Toyotą GR86 i jestem zachwycony. Tu jest tylko 234 konie, tylko, jak na samochód sportowy tylko, ale wierzcie mi, że to jest po prostu czysta poezja. To są czyste, niczym niezmącone konie, które dają mega fan. Przecież często robimy samochody znacznie mocniejsze aniżeli ten, ale żaden z nich nie daje takiej frajdy jak ta Toyota. Przejechaliśmy nią dosłownie kilkanaście kilometrów, a ja nie mogę wyjść z podziwu, jaki to jest fenomenalny samochód. 3057 km to jej łączny przebieg, jej pierwsza rejestracja to maj 2023, czyli jest to całkowita nowinka. Jest to samochód, który był w dyspozycji dealera, a więc nie miał jeszcze tak faktycznie żadnego właściciela. On w dalszym ciągu na niego oczekuje i jeżeli jesteś fanem czystego sportu i samochodów z duszą, to jest to zapewne samochód dla Ciebie. Jeżeli masz luźne 200, kontaktuj się z nimi i bierz go, bo te samochody tylko i wyłącznie będą drożeć, one już nie będą tanieć. Pojedyncze sztuki gdzieś jeszcze się zdarzają u różnych dealerów w Europie, ale to są już tylko i wyłącznie pojedyncze sztuki, a na portalach aukcyjnych w Polsce jest ich aktualnie 16, 3 w stanie takim jak ta i 13 jakichś tam używek, generalnie pochodzących z prywatnego importu, a więc różnie to mogło z nimi być, ale to jest samochód, który daje niekończący się fan z jazdy. Recenzje realizujemy w okolicach Konina, a jak okolice Konina to wiadomo autostrada A2, a jak autostrada A2 to pokaz dynamiki 60-140. Mam zgodę dealera na wykonanie takiego pokazu, zawsze szanuję cudzą własność, to jest nówka 3000 przebiegu. Dwa delikatne pokazy, najpierw w normalu, później w trybie track. Jeszcze tylko małą chwilkę odcinek dojazdowy. Jedziemy tradycyjnie z trzeciego biegu, sześciobiegowy manual. Świetnie zapinam kolejne przełożenia, krótki skok, drążka, rewelacyjna praca skrzyni biegów, a ja już przyspieszam. Jak widzieliście, po małej chwili na czwórce 140, w tej chwili piątka, po zapięciu szóstki przy 140, 3800 na obrotomierzu. Samochód świetnie burczy, jest głośny, ale taki właśnie ma być. Takie samochody kochają fani motoryzacji, a więc wszyscy ci, w żyłach których płynie benzyna zamiast krwi. Wybrałem tryb track i przed nami drugi pokaz dynamiki, tym razem w trybie track. Widać kontrola trakcji off. Inna grafika na zegarach. Samochód jeszcze lepiej burczy, ale nie wiem, czy to nie jest burczenie przypadkiem z głośników. Być może tak, jeżeli to jest z głośników, to napiszcie proszę w komentarzu, bo dokładnie tego nie wiem. I pedał w podłogę. No istny dzikus. Świetny hałas, ale wiadomo, 140 w Polsce szybciej nie mogę. Bajeczny samochód. Czy było lepiej jak w normalnym drive'ie, czy w tym normalnym trybie, a nie w traku? Trudno mi powiedzieć. Efekt dźwiękowy był znacznie lepszy. Ten samochód cały czas powoduje to, że na mojej twarzy jest banan i nie chcę z niego wysiadać, aczkolwiek jeszcze troszkę i pewnie muszę wrócić nim do dealera, bo paliwo mi się kończy. 120 na liczniku, ja już milknę. Spójrzcie, jaki w tym samochodzie panuje hałas. Średnio około 72 dB, tu jest głośno, tu ma być głośno, ten hałas powoduje jeszcze większy fan. Prowadzi się wybornie.
Super sztywniacha, niewielkie wychyły karoserii. Mówię to Wam ja, kierowca amator. To jest samochód, który znakomicie nadaje się do wyszynowych kierowców. Ja takim nie jestem, robię recenzję jako amator, także dla mnie prowadzenie tego samochodu jest wręcz wyborne. Obraz z kamery cofania, linie statyczne, linie dynamiczne. Przydatne urządzenie, choć w supersportowcu myślę, że trzeciorzędne, ale wiecie doskonale, że lubię kamery cofania, także tak jak w każdej recenzji pokazujemy. Tak, z czystej ciekawości chcę pokonać próg zwalniający tym samochodem. Oczywiście to jest któraś kolejna próba. Najpierw jechaliśmy tu bardzo wolno, żeby nie przytrzeć podwoziem. Na szczęście nie przytarliśmy. No i mega sztywniacha, to się potwierdziło, bo 11 na godzinę na tym progu zwalniającym, gdzie zawsze przejeżdżamy przez niego około 20-20 kilka, a moje plecy to wyraźnie odczuły. 1271 kg masy, producent podaje, że 6,3 sekundy pierwsza setka. Ile ten samochód pali, trudno powiedzieć. Przyjmijmy, że około dychy. W czasie tak krótkiej recenzji przejechałem nim około 100 km. Trudno jest to jednoznacznie określić. Często moja prawa stopa wędrowała troszkę ostro w podłogę. Dużo jazdy autostradowej. Także dychę przyjmijmy i myślę, że nie będzie to nieprawdziwe. Myślę, że samochód jest odpowiednią propozycją dla każdego, ale jeżeli jesteś kolekcjonerem albo budujesz swoją kolekcję i masz luźne 200, to nie możesz nie mieć tego auta. To jest jedna wielka, niekończąca się frajda z jazdy od każdego uruchomienia silnika do jego zgaszenia. Reasumując, nie trzeba mieć pod maską 500 koni czy auta za miliony, żeby cały czas mieć ciarki na plecach. Żeby nie być gołosłownym, to mają tu nawet w firmie Toyota Auto Kamiński pewne auto S-klasę coupé, a ja i tak wybrałem Toyota GR86. I w tym miejscu pragnę bardzo serdecznie podziękować im za udostępnienie mi tego parku maszynowego do wykonania recenzji. Auto Kamiński, Toyota Konin. Dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć.